Harvey Gladman to zawiły koszmar emocji i seksualnego chaosu. Gwałcił i niszczył kobiety z głębokiego poczucia niechęci i lęku. Dla niego kobiety były symbolem tego, czego nie rozumiał w sobie i otaczającym go świecie. Widział wszystko abstrakcyjnie, w dominujących czarnych tonacjach, często o zabarwieniu seksualnym. Obsesyjnie zafascynowany seksem, a jednocześnie śmiertelnie przerażony własnym libido, zgubił się w życiu i nie potrafił określić swojego miejsca w nim. Kobiety, które pobudzały jego męskie pragnienia, wprowadzały go w dezorientację, przypominając mu o jego własnej pustce. Dla niego one były wrogami. Harvey Murray Glatman urodził się 10 grudnia 1927 roku w Bronxie w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzicami byli Albert i Ofelia Gladman. Był ich jedynym dzieckiem. Już od wczesnego dzieciństwa rodzice zauważyli, że ich syn zachowuje się nietypowo. Bez powodu śmiał się lub płakał, rzadko okazywał czymś zainteresowanie, w przeciwieństwie do normalnych dzieci, które są ciekawe świata wokół siebie. Nie potrafił się skoncentrować i czasami odłączał się od rzeczywistości. Pogrążając się w zadumie, ojciec nawet stosował na nim kary cielesne, próbując ukarać go za nieodpowiednie zachowanie. W 1932, gdy Harvey miał niecałe cztery lata, rodzice po raz pierwszy zastali go zajętego dziwnymi czynnościami w pokoju dziecięcym. Jak później opowiadała matka Ofelia, Harvey przypiął sznurek do swojego penisa drugi koniec sznurka włożył do szuflady i odwrócił się do niej plecami. Lina stała się jego fetyszem i towarzyszem na całe życie. W 1933 roku Harvey poszedł do szkoły. W 1937 roku rodzina przeniosła się do Denver, gdzie Glatmanowie zamieszkali z Rosali Gold, siostrą Ofeli. Tam Harvey uczęszczał do szkoły aż do ukończenia roku szkolnego. Harvey Glatman był w szkole cichym i zdolnym uczniem, wykazującym się wysokim poziomem inteligencji i osiągającym dobre wyniki w wielu przedmiotach. Jednak unikał kontaktów z dziewczynami i często był przedmiotem drwin z powodu swoich uszu i zębów, co przyniosło mu przydomki łasica i wiewiórka. Harvey nigdy nie wychodził po lekcjach z kolegami ani się z nimi nie bawił. Natomiast od razu wracał do domu, gdzie zajmował się swoją sznurówką. Jego ulubionym zajęciem było owijanie sznurówki wokół szyi, przeciąganie drugiego końca przez rurę i napinanie jej, przy tym masturbując się. Samo zaspokojenie się z orgazmem dostarczało mu ogromnej przyjemności i satysfakcji. Rodzice przyłapali go na tym zajęciu, gdy miał 11 lat. Po przeszukaniu jego pokoju znaleźli pod łóżkiem postrzępione strony z magazynów erotycznych. Zabrali syna do psychiatry, ale ten wyjaśnił to jako normalne dojrzewanie płciowe chłopca. Harvey Glatman, który wkrótce osiągnął dorosłość, zaczął odczuwać samotność z powodu samotnej zabawy sadomasochistycznej w swoim domu, dlatego poszerzył swoje horyzonty, znajdując nowe, ekscytujące rozrywki. W tamtych czasach wielu ludzi pozostawiało niezamknięte drzwi swoich domów. Gdy tylko na chwilę się oddalali, Harvey włamywał się do tych domów, przemierzał je, zaglądał do obcych sypialni i łazienek, studiując ich wnętrza, podniecając swoją wyobraźnię. Zabierał różne drobne przedmioty, nawet jeśli nie miały dla niego żadnej wartości. Pewnego razu natrafił na mały pistolet kalibru 26, pozostawiony na kuchennym blacie przez nieostrożnego właściciela w chwili jego nieobecności. I zabrał go dla siebie. Pewnego dnia Glatman zauważył na ulicy kobietę, która przyciągnęła jego uwagę. Bez wahania podążył za nią. Kobieta wróciła do swojego domu i zamknęła drzwi za sobą. On, nie zastanawiając się długo, wszedł po tylnej klatce schodowej i bez trudu dostał się do środka przez otwarte okno. Znalazł gospodynie w sypialni. Grożąc jej pistoletem, zmusił ją do posłuszeństwa. Używając swojego zawsze obecnego sznurka, skrępował jej ręce, a następnie zatkał jej usta kawałkiem materiału. Początkowo skupił się na jej ciele, eksplorując intymne zakamarki, co dawało mu niewysłowioną rozkosz. Niemniej jednak nie doszło do fizycznego aktu. Tak oto po raz pierwszy w pełni przeżył swoje doświadczenie z kobietą. Glatmanowi spodobało się to i zaczął działać w ten sposób regularnie. Czasami zmuszał związaną kobietę do leżenia obok niego i udawania, że sprawia jej przyjemność to, że ją związał i obmacywał. Kiedy siedemnastoletni Glatman uczęszczał do ostatniej klasy szkoły średniej, miał na swoim koncie kilka takich epizodów. Nie były to jeszcze morderstwa ani nawet gwałty, ale akty seksualnego napastowania ze związaniem ofiary, którym towarzyszyły kradzieże. Zabierał kobietom niewielkie sumy pieniędzy. Jego zachowanie zaczęło budzić podejrzenia rodziców. Kiedy pytali go, dlaczego nie wrócił do domu zaraz po szkole, jak zwykle, a spóźniał się do wieczora, odpowiadał, że brał udział w zajęciach pozalekcyjnych, co pozwalało mu ukrywać swoje przestępcze działania. 4 maja 1945 roku Glatman zrobił to samo. Związał, zatkał usta, obmacywał i okradł trzy kobiety w okolicy Capitol Hill w Denver, w tym jedną, która nazywała się Julia Johent. Jego działania stawały się coraz bardziej zuchwałe, co w końcu doprowadziło do jego aresztowania 18 maja. W jego kieszeniach znaleziono linę i pistolet kalibru 26, co jednoznacznie wskazywało na jego złowrogie zamiary. Glatman przyznał się do licznych kradzieży z domów, ale milczał o napaściach seksualnych, które były jeszcze poważniejszymi przestępstwami. Był to jego pierwszy pobyt w więzieniu, jednak przebywał tam tylko trzy dni. Matka Ofelia wpłaciła kaucję w wysokości dwóch tysięcy dolarów, co w tamtych czasach było ogromną sumą, znacznie większą niż obecnie, dzięki czemu jej syn został zwolniony. Mimo to czekał go jeszcze proces w sprawie kradzieży z domów. Ten epizod stanowił tylko początek jego kryminalnej działalności, która z czasem miała przybrać znacznie bardziej mroczne i brutalne formy. Nawet nie czekając na proces 15 lipca 1945 roku, Harvey Gladman nie mógł się powstrzymać i powtórzył swoje działania, tym razem wprowadzając pewne zmiany aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, postanowił nie włamywać się do domu, lecz porwać atrakcyjną kobietę, Noren Loro z jej dzielnicy. Związał ją, wywiózł samochodem na obrzeża miasta Boulder, położonego 40 kilometrów na północny zachód od Denver, do miejsca zwanego Sunshine Canyon, przez które przebiega trasa Sunshine Canyon Drive. Tam dokonał swojego czynu po czym puścił kobietę wolno i odjechał. Noren zgłosiła się na posterunek policji, gdzie, przeglądając katalog fotografii, rozpoznała Glatmana. Dwa dni później, 17 lipca, został ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu w Boulder. W więzieniu przebywał tydzień, po czym 23 lipca został zwolniony za kaucją w wysokości pięciu tysięcy dolarów. Następnie skierowano go na badania do stanowego szpitala psychiatrycznego w Denver, gdzie przebywał ponad miesiąc od 31 lipca do 8 września 1945 roku. 27 września Glattman powrócił do swoich ulubionych działań. Tym razem zaatakował dwie kobiety w dzielnicy Park Hill w Denver. Z trzecią ofiarą w jej domu nie miał jednak tyle szczęścia. Kobieta zaczęła krzyczeć, wyrwała się z jego rąk i wybiegła na zewnątrz. W rezultacie, trzy dni później, 30 września, został aresztowany po raz trzeci i ponownie osadzony w więzieniu w Denver. Tydzień później, 8 października, Gladman został skierowany do kliniki psychiatrycznej na okres nie dłuższy niż 10 dni. 19 listopada 1945 roku. Podczas procesu w Denver Harvey Gladman przyznał się do winy w sprawie dotyczącej incydentu na Capitol Hill z udziałem Julie Jo Hill i innych kobiet. Jedynym świadkiem obrony był dr Hilton, który zalecił leczenie terapią szokową za pomocą wstrzykiwania insuliny. Dokładnie tydzień później, 26 listopada, proces przeniósł się do Boulder gdzie do sprawy włączono także incydent z Noren Loro. 1 grudnia ogłoszono wyrok. Od roku do pięciu lat pozbawienia wolności. 5 grudnia, na pięć dni przed swoimi osiemnastymi urodzinami, Glatman został osadzony w więzieniu stanowym Colorado. W więzieniu Harvey Glatman zachowywał się wzorowo, pracując w warsztacie naprawczym. Jego matka, Ofelia, podjęła starania, aby skrócić wyrok syna. Dzięki jej wysiłkom, Harvey otrzymał warunkowe zwolnienie, i po odsiedzeniu mniej niż minimalnego wymiaru kary czyli zaledwie 8 miesięcy został wypuszczony na wolność 27 lipca 1946 roku. Pierwszym krokiem matki było zabranie syna do psychiatry, aby zapobiec powtórzeniu się jego przestępstw. Lekarze zalecili Glatmanowi, aby socjalizował się wtopił się w społeczeństwo, zwłaszcza kobiece, i przezwyciężył alienację oraz strach przed płcią żeńską. Sugerowano, aby na przykład chodził na tańce, by poprawić swoje relacje z kobietami i nauczyć się lepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Niestety, ta rekomendacja nie została w pełni zrealizowana, co miało dalsze konsekwencje w jego życiu. Tymczasem w Denver nie wszystkie sprawy karne zostały jeszcze zamknięte, dlatego Ofelia postanowiła przenieść syna do Nowego Jorku. Wcześniej, gdy Harvey był dzieckiem, rodzina mieszkała tam przez kilka lat, a on sam urodził się na Bronxie. Matka pragnęła, aby jej syn radykalnie zmienił swoje życie. Rozpoczął samodzielną egzystencję, podjął pracę, otaczał się nowymi ludźmi i budował swoją przyszłość. Osobiście towarzyszyła mu w podróży do Nowego Jorku, wspierała w wynajęciu mieszkania i znalezieniu zatrudnienia jako technik naprawiający telewizory, wykorzystując swoje doświadczenia z czasów więzienia. Po upewnieniu się, że Harvey rozpoczął nowe, obiecujące życie, wróciła do Denver do męża Alberta. Jednak ta nowa, obiecująca droga okazała się znacznie mroczniejsza niż się spodziewano. Po wyjeździe matki, Glatman powrócił do swoich starych nawyków. Posiadając już doświadczenie w zastraszaniu ofiar bronią palną, zakupił zabawkowy pistolet, który niemal nie różnił się od prawdziwego. Zawsze miał przy sobie sznur i do tego dołączył jeszcze składany nóż. Nocą 17 sierpnia 1946 roku, w jednej z zacisznych uliczek Nowego Jorku, Glatman napadł na parę wracającą do domu: mężczyznę o imieniu Thomas Staro i kobietę Doris Thorn. Grożąc pistoletem zmusił ich, aby schowali się w cieniu drzew. Tam związał oboje, zabrał portfel z kieszeni Tomasa, a następnie naciskał i obmacywał Doris. Był tak pochłonięty, że nie zauważył, jak mężczyzna uwolnił się z więzów. Tomas podszedł od tyłu do Glatmana, trzymającego jego partnerkę, i chwycił go za ramiona. Glatman wykręcił się, wyciągnął nóż i zranił Tomasa w ramię, po czym rzucił się do ucieczki. Był tak przerażony, że biegł przez długi czas, dopóki nie poczuł się zmęczony i zdecydował, że nie wróci do swojego nowojorskiego mieszkania, lecz natychmiast opuści miasto i więcej nie będzie angażował się w takie sytuacje. Wszyscy wiedzą, że Nowy Jork nie jest stolicą USA i nawet nie jest stolicą stanu Nowy Jork. Stolicą tego stanu jest miasto Albany, do którego Harvey Gladman przybył już pierwszego dnia po ucieczce, wyróżniając się swoimi dużymi uszami, brudnymi włosami i okularami. Tam wynajął mieszkanie i zaczął przemierzać okolice w poszukiwaniu atrakcyjnych kobiet. Jego pierwszą ofiarą w Albany stała się pielęgniarka Florence Hayden która w ciemności kierowała się prawdopodobnie do swojej pracy, do szpitala lub do pacjenta. Glatman porwał ją w głównej alei, wciągnął w ukryte miejsce, grożąc nieprawdziwym pistoletem i zmuszając do pozwolenia na związanie rąk. Jednak, podczas gdy to robił, stracił kontrolę nad pistoletem, a Florence zaczęła się wyrywać i głośno krzyczeć. Zdezorientowany Glatman zniknął tak szybko, jak się pojawił. A pielęgniarka doniosła policji, że wydawało jej się, że Glatman był bardziej przerażony niż ona. Następnego wieczoru na Hollywood Avenue Glatman napadł na dwie kobiety idące razem, Evelyn Birch i Beverly Goldstein, które obrabował i obmacał. Podobnie jak pielęgniarka Florence Hayden, również one zgłosiły się do policji, a na podstawie ich wspólnych zeznań sporządzono opis napastnika. Już po dwóch dniach, 25 sierpnia, policjanci zatrzymali Glatmana, który śledził kobietę na ulicy. Przy nim znaleziono zabawkowy pistolet, nóż i sznur. Zrozpaczony Glatman przyznał się do wszystkiego i po raz drugi trafił do więzienia w Albany. Wkrótce również ujawniły się jego wcześniejsze sprawy w Denver, a także został zidentyfikowany jako napastnik Tomasa Staro i Doris Thorn w Nowym Jorku. Rodzice Alberta i Ofeli byli wstrząśnięci wieścią. Uważali, że Harvey całkowicie się zrehabilitował i prowadzi normalne życie w Nowym Jorku. Matka ponownie ruszyła na ratunek swojemu synowi, ale jako, że był recydywistą, sądzono go po raz drugi za podobne przestępstwo. Jej starania nie przyniosły skutku. Na rozprawie sądowej, która odbyła się 10 października, Glatmana skazano na karę roku do pięciu lat więzienia. 24 października został przeniesiony do ośrodka rehabilitacyjnego w małym miasteczku Elmira w stanie Nowy Jork. Tam spędził prawie dwa lata, podczas których był dogłębnie badany przez doświadczonych psychiatrów. Postawiona diagnoza brzmiała: psychopatyczna osobowość typu schizofrenicznego, charakteryzująca się perwersyjnymi popędami seksualnymi jako głównym motywem przestępstw. 8 września 1948 roku Glatmana przeniesiono do więzienia Sing-Sing w miejscowości Osing w stanie Nowy Jork, gdzie również spędził kolejne dwa lata swojego życia. 27 listopada 1950 roku sędzia zamknął sprawę dotyczącą incydentu z Noren Loro i postanowił, że Glatman może zostać zwolniony z więzienia Sing-Sing. Zwolnienie to nastąpiło 16 kwietnia 1951 roku. Jednak zanim Glatman zdążył opuścić więzienie, został natychmiast aresztowany i ponownie osadzony w związku z nowymi oskarżeniami dotyczącymi trzech incydentów z 1946 roku. Dwa z tych oskarżeń zostały odrzucone, a jedno zawieszone, i w końcu dwa tygodnie później, 2 maja. Dwudziest-letni już Harvey Glatman ostatecznie został wypuszczony na wolność. Harvey Glatman został warunkowo zwolniony, jednak z szeregiem wymogów do spełnienia. Zgodnie z nimi wrócił do Denver, aby być pod opieką matki. Regularnie odwiedzał psychiatrę, musiał znaleźć stabilną pracę, być pod stałym nadzorem sądowym oraz meldować się co miesiąc na komisariacie. Sumiennie wywiązywał się z tych obowiązków zmieniając kilkakrotnie zawody. W 1952 roku jego ojciec Albert zmarł, a relacje z matką uległy pogorszeniu. Glatman wynajął mieszkanie i zamieszkał samodzielnie. Kontrola psychiatryczna zakończyła się w 1953 roku, a we wrześniu 1956 roku wygasły wymogi policyjnego nadzoru, sądowych warunków oraz miesięcznych kontroli. Przez te lata Harvey Gladman powstrzymał się od przestępstw. Teraz po wieloletniej powściągliwości, w styczniu 1957 roku, mając już 29 lat, Gladman uzyskał pełną wolność i przeniósł się na drugi koniec kraju do Los Angeles, odwiedzając czasem matkę w Denver. W słonecznej Kalifornii, wśród dziewcząt marzących o sławie Hollywood, stał się mordercą. W centrum światowego kina Glatman znalazł idealne łowieckie tereny. Odkrył, że małe agencje modelek oferują swoje dziewczyny za opłatą, która w tamtych czasach wynosiła nawet 20 dolarów za godzinę co było sporym dochodem. Glatman zapewnił sobie stabilną bazę życiową, pracując jako naprawiacz telewizorów, które wówczas były modne i popularne. Choć nie dorobił się fortuny. Udało mu się wynająć mieszkanie na cichej ulicy, kupić używany czarny samochód Dodge Coronet z 1951 roku, drogi aparat fotograficzny Rolleicord z możliwością zmiany skali obrazu i statywem, oraz pistolet Browning kalibru 32. Aby ukryć swoją tożsamość, przyjął pseudonim Johnny Glenn, który później często zmieniał. W lecie 1957 roku. Johnny Glenn pozyskał w jednej z agencji numer telefonu Judy Ann Doll, dziewiętnastoletniej modelki, która już była rozwiedziona i walczyła o alimenty na dziecko oraz pieniądze na koszty sądowe. Gladman zaproponował jej udział w sesji zdjęciowej do magazynu poświęconego zbrodniom. Judy zgodziła się. Umówili się na sesję u niej w domu. Poprosił ją o założenie wąskiej spódnicy i swetra, i 1 sierpnia pojawił się pod jej adresem. Jednak od razu powiedział, że sesja jednak odbędzie się w jego studiu. Ona zgodziła się, wsiadła do jego samochodu i Glatman zabrał Judy do swojego mieszkania. Zgodnie z umową, zdjęcia miały być częścią artykułu o dziewczynach uprowadzonych do niewoli, dlatego musiał ją związać i fotografować w tej roli. Po związaniu Judy. Glatman wyciągnął srebrny pistolet Browning z kieszeni i zaczął dyrygować, jakie pozy ma przyjmować i jakie emocje wyrażać: ciekawość, strach i inne. Po zakończeniu sesji zdjęciowej Glatman rzekł: Podporządkuj się albo umieraj. Dziewczyna podporządkowała się. Wówczas kilkakrotnie ją zgwałcił. Następnie posadził Judy obok siebie na kanapie i zaczął oglądać swoje ulubione komediowe show w telewizji późnym wieczorem o 22:30 Glatman powiedział modelce, że ją wypuści, ale potrzebuje czasu, aby się ukryć, więc odwiezie ją daleko stąd i wypuści, po czym odjedzie, i zanim dotrze do najbliższego telefonu, on będzie już daleko. Judy nie miała innego wyboru, jak tylko się zgodzić. Wyprowadził ją z domu, wsadził do swojego samochodu, Wyjechał na autostradę i kierował się w stronę San Bernardino. Oddalili się 160 km od Los Angeles, mijając Benig i Palm Springs. Gladman zatrzymał samochód na pustynnym obszarze, gdzie jedynym źródłem światła były gwiazdy na nocnym niebie. Ostrożnie wyciągnął Judy przez drzwi. Na początku udawał, że chce ją uwolnić, na co ona odetchnęła z ulgą, ale nagle, bez ostrzeżenia, Owinął linę wokół jej delikatnej szyi, przeciągnął mocno przez brzuch i zaciągnął na kostkach. Lina była napięta, a po chwili Judy była już martwa. Jednak Gladman nie mógł się zatrzymać. Zanim odjechał, wyciągnął z samochodu swój aparat fotograficzny i zaczął fotografować martwe ciało z wieloma ujęciami, korzystając z lampy błyskowej, aby podkreślić jego makabryczne detale, np. ręce i nogi, Ustawiał w różnych pozycjach, jakby aranżując makabryczny teatr. To była pierwsza zbrodnia Glatmana. Drugie wydarzenie miało miejsce siedem miesięcy później dokładnie 9 marca 1958 roku. Pod pseudonimem George Williams dołączył do Patti Sullivan Lonely Hearts Club, klubu randkowego w Los Angeles. Założonego przez Patty Sullivan. Tam poznał 24 Charlie Ann Bridgeford. Była rozwiedziona. Wychowywała dwóch synów i szukała mężczyzny, który byłby lepszy od jej byłego męża. George Williams, znany również jako Harvey Gladman, umówił się na spotkanie z nową znajomą wieczorem 7 marca. O godzinie 19.45 spotkali się u niego w domu. On skarżył się na ból głowy i powiedział, że nie będzie tańczyć. Zamiast tego zaproponował spędzenie weekendu poza miastem. Podróż na południe wzdłuż wybrzeża Pacyfiku i wspólny obiad następnego dnia gdzieś po drodze. Pomysł ten przypadł do gustu Charlie. Sam Gladman, jak później przyznał, nie planował drugiego morderstwa z gwałtem. Charlie Andrejeford wydawała mu się miłą dziewczyną. Była zupełnie inna niż Judy Ann Doll, która za pieniądze rozbierała się i pozowała dla obcych mężczyzn. Dodatkowo myślał o dwojgu jej dzieci, ale sama obecność kobiety w jego samochodzie i zapach jej perfum go wzburzyły. Noc minęła i nastała sobota. Morderca i jego nieszczęsna towarzyszka opuścili hrabstwo Los Angeles i znaleźli się w hrabstwie San Diego. Tam zatrzymali się na obiad w nadmorskim miasteczku Oceanside i kontynuowali podróż. Był już 9 marca, noc kiedy niedaleko parku stanowego Anza Borrego Desert i gór Valecito Glatman zjechał swoim samochodem na nieutwardzoną drogę prowadzącą na piaszczyste bezdroża. Wokół nie było śladu ludzi ani pojazdów. Z wymuszonym posłuszeństwem przy użyciu lufy pistoletu kalibru 32 kazał jej wysiąść z samochodu i rozebrać się. Mimo desperackich próśb, aby tego nie robił, mężczyzna był nieugięty. Po związaniu jej rąk zgwałcił ją, a następnie rozpoczął makabryczną sesję fotograficzną, rejestrując jej ciało w ubraniu i bez, w różnych pozach i z różnymi wyrazami twarzy. Następnie zmusił ją do czekania do wschodu słońca. Aby uchwycić kilka zdjęć w naturalnym świetle, po spełnieniu swoich makabrycznych fantazji, udusił ją, zaciskając sznur na jej szyi. Po zbrodni Glatman, jak wcześniej, dokonał jeszcze kilka zdjęć martwego ciała, manipulując nim i aranżując w różnych pozycjach. Cztery miesiące później, 24 lipca, Harvey Glatman dopuścił się kolejnego morderstwa tym razem swojej trzeciej i ostatniej ofiary. To było przemyślane działanie. Udając niezależnego fotografa pracującego dla ilustrowanych czasopism pod fałszywym imieniem Frank Wilson, zamówił modelkę do sesji zdjęciowej w jednej z agencji. Zaproponował płatność gotówką, na co agencja się zgodziła. Choć wszyscy zdawali sobie sprawę, że sesja może mieć charakter pornograficzny, najważniejsze było, że klient płacił. Modelka posługiwała się pseudonimem Angela Rogers, a jej prawdziwe nazwisko brzmiało Ruth Mekado. Miała 24 lata, tak jak wcześniejsza ofiara Glatmana, ale w przeciwieństwie do dwóch poprzednich ofiar nie była zamężna i nie miała dzieci. Kilka miesięcy wcześniej przeprowadziła się do Los Angeles z Nowego Jorku. Jak wiele innych dziewcząt, które próbowały odnieść sukces jako aktorki, nie udało jej się. Dlatego musiała zadowolić się byciem drugorzędną modelką w jednej z wielu agencji, aby utrzymać się i opłacić mieszkanie. Mimo, że nigdy nie planowała zostania prostytutką, była gotowa na pozowanie nago. Fotograf Frank Wilson przyjechał swoim Dodge koronet pod wskazany adres dostarczony przez agencję. Zaraz po wejściu groził jej pistoletem i nakazał wejście do środka. W sypialni zmusił ją do rozebrania się. Związał, dotykał jej ciała i oznajmił, że chce jedynie uprawiać z nią seks, co czynił przez następną godzinę. Po zakończeniu gwałtu na modelce, mały, brzydki i posępny fotograf zaproponował wyjazd poza miasto na piknik. Mimo, że była już noc, ród nie mogła odmówić uzbrojonemu napastnikowi. Wywiózł trzecią ofiarę tam, gdzie wcześniej drugą do hrabstwa San Diego omijając Oceanside, lecz jadąc w inne miejsce na pustyni. I wszystko było tak samo jak poprzednio. Wyprowadził dziewczynę na piasek, związał ją, kazał udawać różne emocje i przyjmować różne pozy, wybierając klatkę migawki swojego rolajkorda z lampą błyskową. Następnie zacisnął linkę i udusił rów Mekado. Walczyła desperacko, nawet strącając maniaka z nóg, ale to nie uratowało jej życia. Gdy była już martwa, Glatman zrobił jeszcze kilka zdjęć. Potem przeniósł ciało pod drzewo. Nie próbował ukryć ciała, licząc na to, że kojoty je rozszarpią, co utrudni jego identyfikację, gdyby zostało znalezione, mimo że miejsce było odosobnione. Zadowolony, odjechał z powrotem. Nie dane mu było już więcej zabijać, ale próbował. I to właśnie te próby ostatecznie doprowadziły go do zguby. Po trzech udanych ukrytych morderstwach Gladman oszołomił się bezkarnością, a jego ambicje wzrosły. 27 października 1958 roku zgłosił się do Studio Diane, droższej i bardziej prestiżowej agencji niż wcześniejsze, położonej na Sunset Boulevard w Los Angeles za opłatą 30 dolarów za godzinę. Agencja zapewniała modelki do sesji nie tylko dla magazynów, ale także do rozwijającej się wówczas telewizji, na przykład do reklam. Harvey Gladman, podający się za Franka Johnsona, początkowo próbował zamówić sesję u samej właścicielki studia, Diany, która również często pozowała dla różnych fotografów. Jednak jako doświadczona kobieta i woman nie dała się zwieść obcemu mężczyźnie z rozczochranymi włosami i nieprzyjemnym zapachem. Powołując się na zajętość, zaproponowała mu nową dziewczynę, Lorraine Vigil, która niedawno dołączyła do jej studia i jeszcze nie miała żadnych sesji. Dodatkowo zaproponowała mu miejsce do sesji w pawilonie swojego studia. Gladman się zgodził, otrzymał adres Lori i wyszedł, a Diana zadzwoniła do swojej podopiecznej i ostrożnie ją ostrzegła Bądź ostrożna z tym gościem nie jest profesjonalistą tylko udaje jednego jest paskudnym typem rozumiesz mnie Lori Vigil dobrze zrozumiała swoją szefową Gdy po spotkaniu razem pojechali w jego samochodzie zupełnie w innym kierunku niż studio gdzie miała odbyć się sesja zdjęciowa według typowego schematu dla Glatmana Lori zauważyła, że jadą w niewłaściwym kierunku. Gladman tłumaczył się, że zapomniał jej powiedzieć, że w studiu Diane jest już inny klient, więc zabierają ją do swojego prywatnego studia w Anaheim, w hrabstwie Orange. Gdy dotarli do Anaheim, Lori się zbuntowała, a Gladman odsłaniając swoje prawdziwe oblicze gwałtownie krzyknął na nią: Zamknij się! Było już ciemno, gdy ich samochód zjechał z drogi Tustin Ranch Road na pobocze i zatrzymał się. Glatman wyciągnął pistolet, kazał Lori wyciągnąć ręce i zaczął ją wiązać. W trakcie tego nieprzyjemnego zajęcia musiał na chwilę odłożyć broń, a wtedy Lori desperacko zaczęła się bronić i walczyć. W trakcie gorączkowej walki, Glatman ponownie chwycił pistolet i strzelił w stronę dziewczyny, ale kula przebiła jedynie spódnicę Lori. I lekko otarła jej udo. Od huku wystrzału samochód Glatmana zadrżał, co na chwilę rozproszyło jego uwagę. Lori, szybko korzystając z okazji, wyrwała mu pistolet z ręki, kopnęła drzwi i wyskoczyła na żwirową nawierzchnię. W tym momencie na drodze pojawiły się światła zbliżającego się samochodu, który okazał się być radiowozem policyjnym. Samochód zatrzymał się. A z niego wyszli dwaj policjanci. Lori, trzymając nadal pistolet, rzuciła go przed nich na ziemię. Tak oto Harvey Glatman został zatrzymany. Na nocnym przesłuchaniu Harwiemu Glatmanowi bardzo chciało się spać, ale nie pozwolili mu na to przesłuchujący go oficerowie, którzy trzymali latarkę świecącą mu prosto w twarz. Na początku kategorycznie wszystkiemu zaprzeczał. Ale policja miała informacje o zaginionych modelkach. Kilka z nich zniknęło w identyczny sposób, po kontakcie z pewnym fotografem. Glatmana poinformowano, że odpowiada opisowi osoby, która ostatnio spotkała Judy Ann i Shirley Bridgeford. Bezpośrednio pytano go, co z nimi zrobiłeś, gdzie się znajdują. Powiedziano mu również o znalezionym w jego samochodzie sznurze i pistolecie. Oczywiście. Lori Vigil również szczegółowo opowiedziała o wszystkim, co się wydarzyło. Poruszono również sprawy wiązań i seksualnych napaści Glatmana w Denver i Nowym Jorku. Wszystko to mu przedstawiono, a presja psychologiczna nie osłabła, co doprowadziło go do momentu, kiedy pochylił głowę na stół, rozpłakał się i ostatecznie przyznał się do wszystkiego. Sam opowiedział policji o zdjęciach zamordowanych przez niego kobiet. Ukrytych w domu w szufladzie na narzędzia. 31 października Harvey Glatman został oficjalnie oskarżony o zabójstwo Shirley Bridgeford i Ruf Mekado. Oskarżenia dotyczące zabójstwa Judy Doll nie były jednak podniesione. Glatman nie został natychmiast uwięziony. Przed tym, jak został osadzony w areszcie, Włożono go do wskazanych przez niego miejsc, gdzie ukrywał ciała lub szczątki zamordowanych modelek. Nawet w nocy dobrze zapamiętał i odnalazł te miejsca. Po Shirley Bridgeford znaleziono jedynie brązowy płaszcz i część szkieletu, gdy inne kości zostały rozszarpane przez głodne dzikie zwierzęta. W gorącym klimacie ciało szybciej ulegało rozkładowi, a minęły długie miesiące od zbrodni. Następnie samochód policyjny z oficerami i Harvim Glatmanem udał się do miejsca, gdzie doszło do zabójstwa Ruf Mekado. Jej szkielet był niemal w całości zachowany, a nawet na czaszce pozostały pęczki włosów. Następnego dnia rano Glatman i detektywi przybyli na miejsce, gdzie doszło do zabójstwa Judy Andol, ale nie znaleźli tam jej ciała. Leżały tylko strzępy odzieży. Policja ustaliła, że kilka miesięcy wcześniej nieznani podróżnicy znaleźli tam ciało zamordowanej kobiety, a teraz jej tożsamość i losy zostały wreszcie wyjaśnione. Proces Glatmana rozpoczął się 3 listopada, lecz szybko się zakończył, gdyż morderca natychmiast przyznał się do wszystkiego, być może licząc na łaskę sądu, chociaż ostrzeżono go, że jego słowa mogą być użyte przeciwko niemu. W biurze szeryfa hrabstwa Glatman szczegółowo opowiedział dwóm detektywom historię swojego życia. O swoich nieprawidłowych pragnieniach seksualnych, jak kiełkowała w nim chęć do zabijania, jak dokonał morderstw trzech dziewcząt oraz jak planował, lecz nie zdołał zrealizować zamachu na czwartą. Wkrótce do Kalifornii przybyła już 69-letnia matka Ofelia. Która 12 listopada spotkała się ze swoim synem w więzieniu. Opuszczając pomieszczenie dla odwiedzin i budynek więzienia, miała łzy w oczach, kiedy odpowiedziała dziennikarzom, że Harvey nie jest zepsuty, ale chory. Adwokat mordercy zajął się tą koncepcją, argumentując konieczność przeprowadzenia badań psychiatrycznych zamiast wymierzania kary śmierci jego klientowi. 16 grudnia Harvey Glatman został skazany za morderstwo dwóch kobiet Shirley Bridgeford i Ruth Mekado, zabitych przez niego w hrabstwie San Diego. Wybór stanął między dożywociem a karą śmierci, a sąd wybrał drugą opcję, więc żal Glatmana nie pomógł. Został on umieszczony w celi śmierci w więzieniu San Quentin. Jest to najstarsze więzienie w Kalifornii, zbudowane w 1852 roku. Wykonywane są tu egzekucje. W latach 50. XX wieku używano komory gazowej, którą później zastąpiono śmiertelnym zastrzykiem. Znacznie później do tej samej więziennej jednostki, ale w innym oddziale, przeznaczonym trafili tacy celebryci jak Richard Ramirez i Charles Manson. Harvey Glatman był wyraźnie zorganizowanym, a społecznym seryjnym mordercą. Choć miał pewne odpychające cechy osobowości. Działał w czasach, gdy nie istniało jeszcze pojęcie seryjnego mordercy i brakowało systemowego podejścia do ich analizy. Jego przypadek jednak dał pewne nauki amerykańskiej policji. Na przykład wskazał, że taki przestępca ma swój styl i niechcący pozostawia na miejscu zbrodni swoje podpisy w postaci subtelnych niuansów o których sam może nie zdawać sobie sprawy. Harvey Gladman spędził w celi śmierci mniej niż rok. Został pozbawiony wszystkiego, co mogłoby przypominać jego ulubioną linę, na której mógłby się powiesić. 18 września 1959 roku po godzinie 10 rano został stracony w komorze gazowej. Dziękuję za wsparcie i za oglądanie. Jeśli filmik przypadł Wam do gustu, zachęcam do polubienia i zasubskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych przerażających historii. Do zobaczenia!